Szczęść Boże, coś wam powiem. Są takie chwile, że smucimy się nad swoją historią, nad wydarzeniami, które się wydarzyły, choć deklarowaliśmy inne postulaty. Nad słowami, które powiedzieliśmy, choć co innego było w głowie. Smucimy się, gdy ktoś wspomina nasze głupie zachowanie i muszę powiedzieć przepraszam, przy tym czując się jak dziecko, które zostało złapane na podbieraniu cukierków. Czy miłujesz mnie bardziej? To jest pytanie kluczowe. Nie ma się co rozwodzić nad znaczeniem słów miłujesz czy kochasz, bo one są zamiennie stosowane. Ważnym słowem jest właśnie bardziej. Bardziej niż wtedy podczas ostatniej wieczerzy, bardziej niż wtedy na pałacowym dziedzińcu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czy teraz miłujesz mnie bardziej, kiedy wiesz, że ja cię kocham mimo wszystko? Jeśli nie ma w nas tego wydężenia, tego wzrostu miłości do Jezusa, to czy można nam powierzyć jakieś obowiązki? Ja odbieram tę dzisiejszą Ewangelię jako tekst poświęcony wszystkim zrezygnowanym i zniechęconym swoim życiem, które w ich oczach wydaje się pasmem porażek i błędów, głupich decyzji i deklaracji. Przeżywamy swoje emocje. A Jezus, zadając pytanie o miłość do Niego, zadaje pytanie, dokąd pójdziemy bez Niego. Co się z nami stanie, jeśli nie będzie przy nas Jezusa? Bóg nie obdarza nas poczuciem winy, lecz ono pochodzi od złego ducha, który mówi, zobacz kim jesteś, do niczego się nie nadajesz. Zawaliłeś sprawę, choć pokładano w tobie nadzieję. Czuj się winny. Święty Ignacy Loyola mówił, że kto popełnia błąd, nie musi upadać, bo i błędy pomagają wrócić do zdrowia duszy, do naszego wewnętrznego zdrowienia. Czy miłujesz mnie bardziej, to jednocześnie zwrot w naszym kierunku, który oczyszcza nasze pragnienie. Młodzi lubią marzyć o władzy i prestiżowym stanowisku, bo w jakiś sposób chcą ukryć swoją małość. Dorośli chcą spełnić swoje zachcianki. Ludzie dojrzali wiedzą, że za władzą kryje się zupełnie inne wartości, których właśnie młodzi nie znają. Zatem kryje się służba. Więc pytanie Jezusa o tej jakże osobistej rozmowie z Piotrem jest pytaniem, czy jesteś już gotów, by służyć innym i prowadzić ich właściwą drogą? Panie, Ty wiesz, odpowiada skruszony Piotr. Ty wszystko wiesz, nawet to, czego ja jeszcze nie zdążyłem pomyśleć. Skoro Piotr 3 razy się wyparł mistrza, ten daje mu 3-krotnie możliwość zaleczenia ran. Nie Jezusowych ran, a w Piotrze. Daje mu 3 możliwości powiedzenia, kocham Cię. Ty wiesz, że Cię kocham. Piotr ma być nie tylko apostołem i misjonarzem, ale ma być przede wszystkim wzorem i odpowiedzialnym za całe duszpasterstwo. Ma kontynuować pasterzowanie, które rozpoczął Jezus, a ono rodzi się z miłości. Stado nie jest Piotra, ale Jezusa. Piotr nie ma być najemnikiem, ale prawdziwym pasterzem, który poświęci się dla owiec i nie ucieknie przed zagrożeniem. Po tym wszystkim, co przeszedł, dotarł do momentu, kiedy może już podjąć się tego zadania. I słyszy, paś owce moje. I poświęci się, gdy wyciągnie swe ręce i gdy ktoś go opasze, i poprowadzi w nieznanym kierunku, w kierunku, którego się nie chce. Ale tylko przez śmierć ciała możemy dojść do życia w pełni, żeby być wolnym człowiekiem, bez tego, co nas ogranicza. Z Panem Bogiem.